powiedzieć coś o tych, o tej twojej pasji. Co ty robisz i jak będzie ktoś zainteresowany, żeby się odezwał? Nadal wykonuję różne rzeczy związane z indianistyką, nie z Indianami. Jak on mnie nazwał Indianinem, jestem indianistą, albo powiedzmy ściśle byłem. Ale nadal wykonuję różne przedmioty związane z tym tematem. Co takiego? Powiedz po kolei. Wszelaką broń, jaką Indianie używali, oprócz broni palnej. Do tego różnego rodzaju ozdoby, z koralików, mogą być z muszelek, ze skóry ściętej, ze skóry zbarwionej. Zaczekaj, Andrzej, nagramy do końca. Ale w szczególności wykonuje broń, to forki, łuki, strzały, kołczany. Włócznie, to machawki, włócznie kamienne, z grotem kamiennym. I to machawki z grotami kamiennymi. A ty jeździłeś gdzieś na różnego rodzaju ekspozycje, nie? Gdzie się pokazywałeś z tymi wyrobami? Jeśli chodzi o indianistykę, to mniej. Natomiast teraz przerzuciłem się, jeśli tak można powiedzieć, w cudzysłowie, na temat średniowiecza. Robię to samo, tylko związane ze średniowieczem, czyli łuki nadal wykonuję, ale troszeczkę inne. Inaczej są zdobione, dłuższe, na przykład angielskie longbowy, czy wschodnie, tureckie, tatarskie, które są bardziej skomplikowane. No i robię to samo, tylko w innym tematyce. Czyli Andrzeju, musimy się umówić na kolejny raz, żebyś więcej mógł pokazać i żeby ludzie zobaczyli, co dokładnie robisz. A teraz na razie na początek zrobimy tak, że na YouTubie pokażę twoją ofertę. Jak będzie ktoś zainteresowany, żeby się odzywał na privie do mnie, a ja już was skontaktuję wtedy, nie? Numer telefonu podam. Niektóre przedmioty mam już wykonane, mogę pokazać. No to zobaczymy zaraz, dobra. Czyli dzięki, na razie. Idziemy robić ognisko. Patrzcie, stare indiańskie ognisko mamy. Andrzej starszy to machawkowy. Daje ostro. Marta młoda skło. Skło nawet. Jak? Skło. Skło. Puste szkło na razie, nikt nie Marta puste szkło. No, będzie się działo, słuchajcie, będzie się działo. Ogień się już pali, patrzcie, indiański, prawdziwy indiański płomień. O, tak wam pokażę bardziej, żebyście zobaczyli. I rozpalamy duże ognicho i będziemy piec kiełbachę. Oglądasz takie filmy erotyczne sobie czasami, Andrzeju? Dlaczego by nie? Tylko nie sam, bo to bez sensu jest wtedy, wydaje mi się. Ale jeżeli masz właściwą partnerkę i oglądasz razem z nią i wam się to podoba, nie mówię, że was to podniesie, ale że się podoba, to może być jakiś wstęp do miłości, do seksu. No i to jest zdrowe przecież podejście. Oczywiście. To co, pokażesz nam ten, swoje eksponaty? No bardzo proszę. Ale chodź, podejdź, opowiedz nam właśnie. Bardzo proszę. Kolega właśnie tym to produkuje. I jeżeli ktoś będzie chętny, mogę to... Mogę wtrącić się w słowo, wytwarzam. Ja nie jestem fabryką, tylko jestem wytwórcą. Mogę to uiścić. I jeżeli ktoś jest zainteresowany, to na YouTube'a oferty zapraszamy. Ja mogę opowiedzieć o tym, co robię. Więc zacznę od rzeczy, która najbardziej mi się podoba. To jest włócznia neandertalczyka z krzemiennym grotem. Ale co ciekawe, grot jest krzemienny, ale w typowo polski. Czyli to jest jaki krzemień, kto może wiedzieć? To jest takie pytanie dla ogółu. Dobrze, i zostawmy to. Jeżeli ktoś wie, to proszę o odpowiedź w komentarzach. Co jeszcze robisz? Pokaż. Następnie. Robię różne rodzaje lasek. To przypuszczam, że może być jako laska szamana z kością, ale też może służyć jako broń, bo kiedyś w bardzo, bardzo odległych czasach używano tego do obrony. No jakby ktoś dostał w głowę, to rzeczywiście... Oczywiście, nie znano różnego rodzaju metali. A to mogło być dość interesujące, walnięcie kogoś w czerep, gdzie nie było żadnej ochrony na głowie. Dobrze, pokaż jeszcze. Mam włócznię, którą, mówiąc tak w cudzysłowie, zmałpowałem z Hobita, ponieważ tam jeden z piastowców ma coś takiego, że to ma dużo większe i dużo potężniejsze. Ja sobie zrobiłem to w małym formacie, dlatego że trudno jest dobrać taki metal, a ja nie kuję, nie jestem kowalem, jestem, jak to mówią w cudzysłowie, zimny kowal, tak kiedyś to określano, więc wycinam z poszczególnych metali, a ten metal jest wyjątkowo dobry i wyjątkowo trwały. Jest to włócznia, którą, jak powiedziałem, z Hobita zmałpowałem. Dobrze, Andrzeju, żeby wszystkiego od razu nie ujawniać, powiedz tylko mniej więcej, jakie ceny i zapraszamy na następny odcinek, bo widzę jeszcze i są łuki, nie łuki. Mniej więcej, jakie ceny, czy to indywidualnie ustalać trzeba, czy po prostu...
Są już, ceny ustalone. Ja już to wszystko tłumaczę. Ceny mogę podać tylko prywatnie. Nie chcę tego ujawniać, dlatego że to w sumie... No nie chcę po prostu. No po prostu to jest takie... Dla ciebie to jest twoje hobby tak zwane. To nie jest dochodowy interes, tylko hobby. Nie, ja to inaczej określę, bo ja nie traktuję tego jako biznes. Ja to robię dla przyjemności. Jeżeli ktoś będzie chciał kupić, bardzo proszę, mogę mu to oddać, powiedzmy w cudzysłowie. Czyli jesteśmy umówieni w ten sposób, że Andrzejku, kto będzie zainteresowany, się odzywa na privie. Tak, jeszcze tylko chciałbym powiedzieć, że robię też obrazy kamienne, które tu ładnie widać. Naklejane są na materiał o różnej tematyce. Tu akurat jest jeden z przykładów. Robię też groty, jak widać, kościane, mosiężne, miedziane, które można też w tej chwili obejrzeć. Fajnie, Andrzejku, więc dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, rozmowę i co, pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy wszystkich, bye bye. Andrzejku, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo ty jesteś z Martą już jak długo? Jesteśmy rok czasu, chociaż nie ukrywam, że to nie jest taki łatwy związek, ale dajemy sobie radę. Ale co najciekawsze, ja mam pewne zdolności manualne, Marta również, Marta rysuje. A czym się zajmuje? Właśnie pokaż, właśnie, pokaż nam. Chciałem zaprezentować jej tribale. Ponieważ uważam, że ona bardzo dobrze to robi. Nie, no ładnie. No i zobaczcie proszę, jej rysunki. To są oczywiście tylko niektóre z tych okazów, które ona wykonała. Proszę. No rzeczywiście tutaj kurczę. Tego z prawej strony to sam bym chciał. Bardzo proszę. Tu jeszcze jest niedokończony, ale... Smok jakiś widać. Tak, będzie, bo ona jeszcze tego nie dokończyła. Proszę bardzo. I nawet będzie w kolorze. Tak, niektóre są w kolorze, niektóre czarno-białe, też jest niedokończony. No jak to mówią, wena przychodzi z czasem, prawda? O, ale zaczekaj, są postacie bajkowe. Tego właśnie. To są postacie bajkowe. Psiaka. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to oczywiście wiadomo, do kogo prosimy o kontakt, tak? Ma się zgłosić. Proszę bardzo, tu jest niedokończony, ale myślę, że nawet japońskie wzory może rysować. O, ale słuchajcie, i są jeszcze bardzo przyjaźni, bo mają Tosię. Pieska małego. I mają kotka, ale kotek jest... Nie ma zdolności jeszcze, aktorskich. Dokończmy jeszcze te rysunki, ponieważ niektóre są wyjątkowo ciekawe. Ja uważam, że mogłaby narysować wszystko, co jest związane z tribalami. Proszę bardzo. Rzeczywiście pokaż tego Smoka jeszcze. Bardzo proszę. O, tu drugiego. Rzeczywiście, słuchajcie, jesteście, ja tak cały czas powtarzam, że jesteście interesujący. Długopisem Skorpiona potrafi narysować. Fajnie, to co, czekamy na propozycje i pozdrawiamy was. Jeszcze raz. Dziękuję za oglądanie.